Maria Husarska dla KRK TV. Mamy tutaj dzisiaj gościa. Przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Maksym Riznyk. No i tak się składa, że jestem założycielem krakowskiej grupy, jak i również ogólnopolskiej grupy Street Workout. Właśnie, Street Workout to jest trening uliczny. Na czym polega? Jakbyśmy prześledzili tą historię tego sportu na Ukrainie czy w Rosji, no to właśnie gimnastyka na ulicy najbardziej było popularne. Gdzie się pojawił po raz pierwszy tak naprawdę, jeśli chodzi o historię? Mi się wydaje, że ogólnie na terenach byłego Związku Radzieckiego. Najlepiej byłoby to tak określić, ponieważ jeżeli teraz analizując te wszystkie zawody, te inicjatywy, które powstają od tej społeczności Street Workout, czy to Ukraina, czy Kazachstan, czy Rosji, no to powiedziałbym, że żeby właśnie na te tereny byłego Związku Radzieckiego. W ogóle skąd pochodzisz? Ja pochodzę z Ukrainy, urodziłem się na Ukrainie, mam obywatelstwo jeszcze ukraińskie, teraz się staram o polskie. Małe miasteczko Lubny, to jest poltawski obwód, jakieś 140 km do Poltawy. No i sobie tam moja cała się przygoda zaczęła w tym miasteczku malutkim, mamy 50 tysięcy osób. A jak to się zaczęło, że się zajęłeś street workoutem i dlaczego on się rozwija w Rosji i na Ukrainie? Więc tak, podkreślę ten wątek odnośnie dlaczego taki szybki progres jest. Mi się wydaje, że głównym takim bodźcem to jest właśnie ogólna dostępność takich placów specjalnych do tego treningu typu drążki, poręcza, profesjonalne placy. Drugi oczywiście to jest ten fakt, że ten sport jest darmowy, absolutnie darmowy. Powiedz mi, jak wygląda taki trening? Czym się różni od takiej zwykłej gimnastyki? Ogólnie ćwiczenia podstawowe to są takie podciągania, pompki, brzuch. Co wykorzystujecie? Drążek, poręcze równolegle, ta kreatywność, prawda? Ta kreatywność, która się tworzy w twojej głowie, wymyślasz sobie jakieś nowe ćwiczenia, jak do tego podejść i jak to przerobić. Czyli jeżeli chciałabym trenować, to od czego musiałabym zacząć? Najlepiej to przyjść do nas na trening, bo nieraz do nas na przykład przychodzą osoby, które nie mogą się podciągać, ale są lepsi w pompkach. No to staramy się przez te tam parę, powiedzmy miesiąc, koncentrować się przy tych pompkach. Każdego, czy trzeba być po prostu bardzo, nie wiem, silnym i już wcześniej trzeba coś trenować? Mamy, jeżeli biorąc pod uwagę, w sumie w Krakowie też, pierwsze jak również chłopak, dziewczyna, do nas dziewczyny też na treningi przychodzą, a po drugie różny wiek. Zaczynając, najmłodszy chyba u nas ma 12 lat, albo 13, i najstarsza osoba jest koło 60 lat. Okej, okay, masz jakiegoś takiego mistrza, jeśli chodzi o dyscyplinę? Dla mnie taki mistrz. Pierwsze filmiki, na które wzorowałem się, to był taki Iwan Kozaczok z Berdziańska. Następnie jakoś w tym samym czasie zobaczyłem filmiki Hannibala, Hannibal Fokking. Pseudonim czy imię? Tak, Hannibal Fokking. Właśnie, wie pani co, dobre pytanie, bo tak naprawdę nawet nie wiem. Naprawdę dobre pytanie, bo tak wszyscy mówią Hannibal Fokking, ale właśnie nie wiadomo, nigdy nie spotkałem z jego imieniem. Imieniem, nazwiskiem, więc trzeba by to było przestudiować. Powiedz mi, macie jakieś zjazdy, jakieś wyjazdy, jakieś takie eventy, gdzie się jednoczycie? Tak, jak najbardziej. Mamy po pierwsze takich inicjatyw lokalnych, na przykład w Gliwicach. Chcemy pobić rekord Guinnessa, gdzie jednocześnie duża ilość ludzi będzie wykonywała jednocześnie pompki. I taki pomysł z mojej strony padł, żeby tych wszystkich osób, które będą wykonywały dany ruch, przebrać w barwy Polski i z drona puścić dron w powietrze i nagrać bardzo fajne ujęcia by były. Następnie w Poznaniu są Mistrzostwa Polski w muscle-upach. Też przygotowujemy się teraz do kolejnych Mistrzostw Polski, już trzecich. Właśnie też taka dziwna sytuacja, bo jakby z Krakowa cały workout, street workout jako street workout Polska się zaczął, a
powstało już mnóstwo placów profesjonalnych, powstało w innych miastach, Rzeszów, Warszawa. W Krakowie jeszcze nie. A w Krakowie jeszcze nie, no właśnie, i tak wszyscy się męczą. A to ja zapewniam, że jak tylko powstanie taki plac, to od razu popularność tego sportu, przynajmniej w Krakowie, zwiększy się razy dwa, razy trzy, jestem tego pewny. Walczycie o jakieś centrum, tak jak już będziecie stowarzyszeniem, chcecie jakoś zalegalizować? Teraz jesteśmy na etapie zakładania stowarzyszenia, już mamy pierwsze podpisy, mamy statut. Jak najbardziej dążymy w tym kierunku stowarzyszenia, żeby po tym móc organizować warsztaty w szkołach. Właśnie naszym głównym, takim jednym z najważniejszych celów, to jest wprowadzenie tego sportu w szkoły. Bo w ogóle nie chcemy, żeby przy każdej szkole stał taki plac, gdzie dzieci mogliby wyjść, potrenować i żeby nauczyciele ze szkół wiedzieli, co na takich sprzętach się... Zapraszasz na jakieś wydarzenie w najbliższym czasie? Tak, przede wszystkim chciałem pozdrowić całą społeczność Street Workout Poland oczywiście. Off Sport Festival, główny temat, musicie pamiętać to hasło, przełam rutynę. Zapraszam do śledzenia fanpage. Wydarzenie będzie naprawdę, naprawdę mega pozytywne. Chcę Was wszystkich zobaczyć w maju w Krakowie. Również Street Workout Kraków fanpage, grupa fanpage, no i oczywiście treningi, tradycyjne treningi w Parku Jordana. Serdecznie zapraszam. Maksym Riznik, dziękuję serdecznie. Ja dziękuję również.